Cześć, nazywam się Tomek i zaprezentuję Wam dzisiaj działanie programu Personal Navigator. Jest to aplikacja napisana w Excelu z wykorzystaniem VBA, zatem wszystko, co tutaj wykonujemy, jest w pełni zautomatyzowane. Oczywiście nie oznacza to, że musi znać się na Excelu, na programowaniu, tworzeniu makr. Nie, jedyne co musisz posiadać to legalną wersję Excela, wersji od 2010 w górę. Obecnie znajdujemy się w menu głównym aplikacji i zawsze, kiedy otworzysz program, automatycznie znajdziesz się dokładnie w tym miejscu. Na początku przejdziemy do okna wyświetlającego listę naszych zapisów i klikamy przycisk Nawigator. I co tutaj widzimy? W lewym górnym rogu znajdują się dwa przyciski. Menu służy do tego, aby szybko wrócić do menu głównego. Drugi natomiast służy do tego, aby otworzyć formularz do dodawania nowych zapisów. Z kluczową częścią tego ekranu jest lista naszych zagadnień, która zawiera następujące informacje. Data utworzenia zapisu, opis tego zagadnienia, grupa do jakiej należy oraz ewentualnie źródło, skąd pochodzi dany zapis. I teraz pierwsza bardzo istotna rzecz związana z funkcjonowaniem tego programu. Jeżeli umieścimy kursor w dowolnym miejscu na liście zagadnień, to w żółtym polu u góry wyświetlany jest dokładny opis danego zagadnienia. Jeśli teraz kliknę lewym przyciskiem myszy żółte pole, to wówczas program mi wyświetli formularz danego zagadnienia, który po pierwsze pozwala mi na zapoznanie się z pełnym opisem tekstu, ale co druga ważna rzecz, mogę z tego poziomu bezpośrednio otworzyć link albo do strony internetowej, lub też jeżeli to jest odwołanie do pliku Wordowskiego, czy też na przykład Excela, to bezpośrednio możemy otworzyć plik. I teraz klikam otwórz. I teraz program otwiera mi automatycznie stronę, do której założyliśmy link. Spójrzmy teraz, jakie mamy możliwości wyszukiwania informacji. Pierwszą metodą jest filtrowanie po dowolnej frazie zawartej w polu opis danego zagadnienia. I tak na przykład teraz będę chciał odnaleźć zagadnienie, które zawiera frazę kręgosłup. Tak się akurat składa, że ja jestem osobą, która niestety spędza bardzo dużo czasu przy komputerze lub też za kierownicą samochodu, więc konsekwencją tego jest niestety problemy z kręgosłupem. Jeżeli teraz przejdę na żółte pole do ewidencji, mogę otworzyć stronę internetową, na której się zawierają ćwiczenia, które osobiście każdemu bardzo polecam. Jeżeli wcześniej założyliśmy filtr w polu filtrowania, to za pomocą zielonego przycisku możemy przywrócić z powrotem wyświetlanie wszystkich zagadnień. Druga metoda filtrowania danych jest to wyświetlanie danych w podziale na określone kategorie. Tutaj oczywiście wszystko zależy od tego, jakie zastosujemy podziały. Ja osobiście wprowadziłem tutaj podział na grupy oraz źródło pochodzenia. W celu definicji grup przechodzimy do menu, wybieramy tutaj przycisk definicja grup i możemy tutaj wpisać własne grupy. Jeżeli chcemy je skasować, możemy zaznaczyć, klawiszem delete możemy to skasować. Jeżeli na przykład na końcu dopiszemy jakieś pole, wystarczy potem kliknąć przycisk dane, sortuj dane i w ten sposób dodatkowo te dane będą posortowane alfabetycznie. Wracamy zatem na tym do menu, wracamy do naszego nawigatora i zobaczmy, jak działa filtrowanie po grupach. Załóżmy, że interesują mnie tylko zagadnienia związane z Excelem. Klikamy Excel, albo też oferty, albo też na przykład osoby. Są to typowe fragmentatory związane z tabelami przystawnymi. Tutaj za pomocą tego przycisku z czerwonym krzyżykiem z powrotem przywracamy wszystkie filtry. Inną ciekawą metodą związaną z filtrowaniem danych jest zawężanie do określonego okresu. I załóżmy, że interesują mnie tylko zapisy z określonego okresu czasu, no to wybieramy tutaj fragmentator osi czasu. Jeżeli tutaj przytrzymamy i przyciągniemy myszą, to na przykład możemy wyświetlić wszystkie zapisy, które zostały wykonane w danym okresie czasu. Teraz przejdziemy do kolejnego etapu, czyli w jaki sposób zapisujemy do naszej bazy nowe informacje. Załóżmy, że chcemy dodać do naszego banku wiedzy odnośnik do strony internetowej, więc wykonujemy tutaj następujące operacje. Klikamy
dodaj zapis. Następnie przechodzimy do strony internetowej. Ja pokażę to na przykładzie naszej strony. Klikamy tutaj odnośnik do naszej strony. Kiedy jest podkreślony, kopiujemy go. Wracamy do naszego nawigatora i w polu lokalizacja za pomocą przycisku Ctrl V wklejamy odnośnik. I teraz ważna rzecz, w polu opis wpisujemy tagi. I tutaj w zależności od tego, co nas interesuje, wpisujemy odpowiednie frazy. Akurat oferta naszej firmy jest dość szeroka, ale załóżmy, że zainteresował Was temat planowania produkcji. Więc możemy napisać XMart, planowanie produkcji, ale dodatkowo na przykład waga, czy też etykietowanie. Tak? I tutaj nie ma jakby ograniczeń. Im więcej wpiszemy takich słów kluczy, to wówczas łatwiej nam będzie to odnaleźć. Dodatkowo możemy jeszcze przypisać to do grupy produkcja. Przypisywanie tutaj zarówno grupy, czy też źródła nie jest wymagane. Jeżeli nie przypiszemy, wówczas domyślnie będą wprowadzone tutaj pole 3 kreski. I klikamy zapisz i w tym momencie został dodany zapis z dzisiejszą datą i mamy informację XMart planowanie produkcji. I w ten sam sposób możemy dodawać dowolne linki do stron. Drugie zastosowanie nawigatora to ewidencja plików i tutaj nie ma znaczenia, mogą to być pliki Excela, Worda czy też PowerPointa i my to zrobimy na przykładzie dokumentu Wordowskiego. Mamy tutaj przygotowaną ofertę zawierającą opis kontroli procesu rozchodu surowców. Zanim będziemy jednak mogli skopiować link do tego dokumentu, musimy aktywować w pasku narzędzi szybki dostęp specjalne pole, które nazywa się lokalizacja dokumentu. Jak tutaj to robimy? Tutaj widzimy w lewym górnym rogu jest taki przycisk dostosuj pasek narzędzi szybki dostęp. Klikamy go, następnie wybieramy więcej poleceń. Dobrze, teraz musimy tutaj wybierz polecenia z i wybieramy wszystkie polecenia i będziemy szukali polecenia. Jeszcze moment, bo program wyszukuje. I teraz musimy znaleźć polecenie lokalizacja dokumentu. Mamy, zaznaczamy tą cechę lokalizacja dokumentu i robimy dodaj. Następnie klikamy OK. I teraz zobaczcie, że w górnym pasku narzędzia szybki dostęp mamy dokładnie pełne odwołanie do pliku i służy on nam do tego, żebyśmy szybko skopiowali sobie link. Zatem klikam tutaj na ten link, za pomocą klawisza Ctrl-C kopiuję. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Gdyby się okazało, że kliknę tutaj dwa razy i to pole nie jest zaznaczone na niebiesko, to wystarczy nacisnąć klawisze Ctrl-A, czyli zaznaczamy całość i wtedy kopiujemy. I teraz już mamy skopiowany cały link. Wracamy do naszego nawigatora, robimy dodaj zapis. I tutaj w miejscu lokalizacja wklejamy adres odwołania. I teraz piszemy na przykład, że jest to kontrola stanów magazynowych. Gdyby to była oferta dla jakiejś firmy, możemy napisać firma ABC i tak dalej. Jakieś inne słowa klucze możemy przypisać do grupy oferta i robimy zapisz. I teraz już automatycznie mamy dodany kolejny nowy zapis do bazy. I teraz znowu, gdybyśmy w przyszłości chcieli wyszukać szybko zapis dotyczący kontroli stanów magazynowych, napiszemy tylko magazyn i automatycznie program odszuka nam dany zapis. Tak w skrócie wygląda praca z nawigatorem. Zauważ, że cała koncepcja polega tutaj na zastosowaniu odpowiedniej struktury danych. Zapisy, które wprowadzamy, mają strukturę bazy danych, pomimo że jej nawet tutaj nie widzimy. I dzięki takiej odpowiedniej strukturze zapisów możemy potem przeglądać nasze zapisy w różnych wymiarach. Mam nadzieję, że nawigator pozwoli Ci na lepsze zarządzanie informacjami, z którymi masz na co dzień do czynienia. Jeśli interesują Cię też inne niekonwencjonalne zastosowania Excela w biznesie, to zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam, Tomek Zarzyka, XSmart Group.